Jak pan mi tak to opowiadał, pierwszy raz, drugi raz, to jakoś nie mogłem uwierzyć. Proszę mi powiedzieć trzeci raz, jak to było? Kradnie panu samochód na stacji benzynowej złodziej i pan wybiega z tej stacji? Co się dzieje dalej? Wie pan, wybiegam na drogę, patrzę, auto ucieka, odjeżdża. Zatrzymuję samochód na drodze, wsiadam, jadę za gościem. No, w pewnym momencie mówię temu, co mnie zabrał, żebyś ten, zajechał mi, temu gościowi drogę. Wyskoczyłem z samochodu i stanąłem gościowi przed maskę, ale że gościu ruszył, odskoczyłem. Nogi same wskoczyły, tak wskoczyły, złapałem, wiadomo, relingów, zaparłem się nogami o relingi, żeby nie spać. Kiedy się uspokoił, sięgnąłem za klamkę, otworzyłem auto, włożyłem tu tego, najpierw mi się drzwi zatrzasły. Później drugi raz otworzyłem, chwyciłem. Cały czas w ruchu? No tak, no auto jechało. W momencie, kiedy otworzyłem drzwi, tylko wskoczyłem w ten sposób do auta, zamknąłem drzwi, przeszłem na przód auta, zaciągnąłem ręczny, gościu dalej próbował jechać, więc jak sięgnąłem po stacyjkę, po kluczyki ze stacyjki, wytargałem auto z gazu.